W najnowszym rozdziale historii Korei Północnej przywódca Kim Dzong-un podjął decyzję, która może na zawsze odmienić oblicze stosunków między północą a południem. W poniedziałkowym przemówieniu ogłosił on zburzenie pomnika zjednoczenia Korei w Pjongjangu, symbolu polityki pojednania, którą przez lata kultywowali jego ojciec i dziadek. Pomnik ten, według Kim Dzong-una, jest brzydotą, szpecącą wizerunek stolicy. Ten imponujący monument, widoczny na horyzoncie stolicy Korei Północnej, przez dziesięciolecia, był symbolem nadziei na pokojowe zjednoczenie Półwyspu. Zapowiedź jego zburzenia jest nie tylko aktem symbolicznym, ale i wyraźnym sygnałem politycznym. Kim Jong-un staje się twórcą nowej ery, w której dawne ideały ustępują miejsca nowym realiom. W swoim przemówieniu zaznaczył, że choć Korea Północna nie dąży do wojny, nie będzie jej również unikać za wszelką cenę. Ostrzegł, że w przypadku wybuchu konfliktu, północ jest gotowa do użycia siły w celu przeprowadzenia inwazji na terenie całego półwyspu. Ostatnie tygodnie ukazały zaostrzenie retoryki i działań Korei Północnej. Ćwiczenia wojskowe. W tym wystrzał pocisków w pobliżu spornej granicy morskiej z Koreą Południową stanowią widoczne oznaki zmiany kursu. Zdeklarowane zakończenie dążeń do pojednania z Koreą Południową, a także likwidacja Agencji Współpracy z Seulem rzucają nowe światło na przyszłość relacji międzykoreańskich. Pomimo tych agresywnych kroków, eksperci są podzieleni co do ich konsekwencji. Niektórzy widzą w nich jedynie pokaz siły, i próbę wywarcia wpływu na arenie międzynarodowej. Inni uważają, że decyzja o zburzeniu pomnika może być wstępem do głębszych zmian w polityce wewnętrznej i zagranicznej Korei Północnej.